Witam i pozdrawiam bardzo serdecznie wszystkich, którzy to oglądają. Jest poniedziałek 1 listopada 2021. Na propozycję jednego z widzów nagrałem kamerką rowerową film z miejscowości Zdrochec. Miejscowość ta leży w województwie małopolskim, powiecie tarnowskim, gminie Radów. Niegdyś ta miejscowość leżała w byłym już województwie tarnowskim. I na propozycję jednego z widzów postanowiłem nagrać właśnie ten film. Zapraszam bardzo serdecznie wszystkich do oglądania. I właśnie niedługo dojadę do Zdrochca. Jadę od Biskupic Radłowskich. Tutaj w prawo i za kilkaset metrów będzie już Zdrochec. Właśnie dojeżdżam do Zdrochca.
tutaj już kończy się Zdrochec, zaczyna się kolejna miejscowość Marcinkowice. Ale to jeszcze nie wszystko. Zawrócę sobie. Zjechałem główną drogą powiatową, ale tutaj w Zdrochcu są jeszcze takie boczne dróżki. Skręcę sobie tutaj w lewo. Tu już Marcinkowice, czyli teraz w tym kierunku. Proszę bardzo. Kiedyś, dawniej na Wale, czegoś takiego nie było.
droga tylko dla rowerów. Trasa rowerowa, która łączy miejscowość Wieczychowice, czyli miejscowość w pobliskiej gminie Wieczychowice właśnie, z Zakopanem. To znaczy, ta trasa nie na wszystkich odcinkach jest jeszcze ukończona, ale docelowo ma prowadzić od Wieczychowic do Zakopanego. W miejscowości Miechowice Wielkie, dokładnie przysiłek Wyspa, rozpoczyna się wiślana trasa rowerowa, którą aktualnie można dojechać do Krakowa, do rynku głównego w Krakowie, później do Oświęcimia. Ona na województwie świętokrzyskim nie jest jeszcze rozpoczęta, ale docelowo ma łączyć Śląsk z Morzem Bałtyckim. W Małopolsce jest ukończony odcinek Kraków-Szczucin. Później przez całe województwo świętokrzyskie nie ma żadnego odcinka. Dopiero tam gdzieś w kolejnych województwach są ukończone kolejne odcinki. No ale tutaj trasa Velodunajec, no to jest też coś pięknego. Na każdej rampie były z jednej i z drugiej strony szlabany. Można było dostać mandat za jazdę po wale nawet rowerem.
Ochotniczej Straży Pożarnej w Zdrowcu. Ochotnicza Straż Pożarna w Zdrochcu. Aktualnie tak to wygląda. Jakaś uliczka, zobaczymy. Chyba do wału znowu, ale zobaczymy. Szczerze mówiąc, w tych bocznych uliczkach nigdy nie jeździłem. Nigdy nie byłem. Zawsze jechałem główną drogą powiatową. Thank you.
już tyle na temat miejscowości Zdrochec. Objechałem wszystkie uliczki. Pokazałem trasę rowerową Velo Dunajezna. Na koronie wał przeciwpowodziowego na Dunajcu. I na temat Zdrochca to by było tyle. Dziękuję bardzo wszystkim za oglądanie. Zapraszam do oglądania innych moich filmów i subskrypcji mojego kanału. Dziękuję bardzo.